Witam Was serdecznie, drodzy przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński i od jakiegoś czasu nagrywam taki cykl nauczań na temat warowni demonicznych, który to cykl zatytułowałem Demony burzące. Dzisiaj mamy 22 z kolei odcinek tych nauczań. Mówię teraz na temat warowni bałwochwalstwa. Dzisiaj chciałbym dotknąć tematu trzeciego z cyklu warowni bałwochwalstwa i chcę mówić na temat warowni ateizmu. Chciałbym, przyjaciele, przeczytać najpierw kilka słów ze Słowa Bożego. Psalm 10, werset 4 mówi tak. Bezbożny myśli w pysze swojej, nie będzie dochodził. Nie ma Boga. Oto całe rozumowanie Jego. A w Psalmie 53, w wersecie 2 jest napisane tak. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny, nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Widzimy, przyjaciele, że warownia ateizmu, ona, warownia, która zaprzecza, powoduje, że myślenie człowieka jest skoncentrowane na fakcie nieistnienia Boga, że ta warownia opiera się na takich jakby pięciu podstawowych filarach. Przede wszystkim jest to pycha, czyli niezależność od Boga. Dwa, jest to arogancja na poznanie. Po trzecie jest to ograniczenie rozumowe. Następnie widzimy głupotę i widzimy nieprawość. A więc widzimy jakąś taką bazę, na czym ateizm się opiera i na czym też warownia ateizmu wyrasta. Pycha jest niezależnością człowieka od Boga. Arogancja na poznanie to niechęć zgłębiania wiedzy związanej z istnieniem Boga. Ja często, kiedy głoszę ludziom Ewangelię, i ludzie mówią, Boga nie ma. Ja mówię, ale to jakim dysponujesz materiałem dowodowym? Najczęściej ludzie tacy nie dysponują żadnym materiałem dowodowym. To są ich jedynie subiektywne opinie. Ograniczone rozumowanie polega na tym, że ludzie wytyczają sobie pewien jakby moduł myślowy i tylko w tym się poruszają. Nie ma Boga i koniec. Nie będę dochodził. Głupota, ona ma to do siebie, że bagatelizuje pewne oczywistości, pewne fakty, a nieprawość jest związana z tym, że nie ma wewnętrznej podstawy ku temu, aby być człowiekiem prawym. Warownia ateizmu, przyjaciele, to zespół demoniczny, który zajmuje się tym, aby człowiek był przekonany, że Boga nie ma. Chciałbym, żebyśmy tutaj sobie jeszcze zerknęli drugi list do Koryntian 4:3. Drugi list do Koryntian 4:3. I czytamy tutaj taki tekst. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną. Widzimy, że ludzie, którzy nie przyjęli Ewangelii, to są ludzie, którzy giną. Ateizm prowadzi do śmierci. Ateizm jest całym systemem filozoficznym, mówiącym, że Boga nie ma, i nie będziemy dalej tego tematu rozwijać. I to jest jakby postawienie kropki nad swoim grobem.
główne symptomy działania tej warowni, przyjaciele, to po pierwsze manifestacja niezależności od Boga. Manifestacja w swoich wypowiedziach, manifestacja w swoich działaniach. Po drugie, to niechęć do dogłębnego zdobywania materiału dowodowego dotyczącego istnienia Boga. To niechęć, ludzie nie chcą badać tematu Boga. Po trzecie, to ograniczona argumentacja w sprawie nieistnienia Boga, ponieważ jest to bardzo zazwyczaj subiektywne. Oczywiście podparte różnymi przekonaniami też innych ludzi, historycznymi zjawiskami, czy też zjawiskami naukowymi. Natomiast jest to zawsze bardzo subiektywne i bardzo ograniczone. Po czwarte, jest to brak umiejętności rozpoznawania istoty rzeczy związków przyczynowo-skutkowych, czyli widzimy tutaj ewidentną głupotę, żeby człowiek nie rozpoznaje, on nie widzi rzeczy, które są w zasadzie oczywiste dla przeciętnego badacza, który, jeżeli tylko jest człowiekiem otwartym na rzeczywistość, która go otacza, to musi przynajmniej zrobić założenie, że ów Bóg istnieje. Natomiast tutaj widzimy brak umiejętności rozpoznawania istoty rzeczy, jeżeli chodzi o istnienie Boga i związków przyczynowo-skutkowych. Ci ludzie nie są w stanie ogarnąć bazy, nie są w stanie wyciągnąć prostych wniosków z otaczającego ich środowiska. I piąty element to jest relatywne podejście do bezprawia, czyli popełniam coś, co jest bezprawne, popełniam coś, co jest na przykład, powiedzmy, niemoralne czy jakieś inne, ale to jest w moim, podkreślam, moim kodeksie wartości rzecz nieistotna. Czyli tutaj ta warownia powoduje, że w ludziach jest po prostu ich osobiste, wewnętrzne prawo. To nie jest prawo odgórne, tylko to jest prawo ich wewnętrzne i oni na tym prawie się opierają. Jeżeli mamy do czynienia, przyjaciele, z ponad połową wyżej wymienionych symptomów, to w 100% mamy do czynienia z warownią ateizmu. Jakie mamy główne demony zasiedlające tą warownię? Przede wszystkim duch pychy. Następnie towarzyszący mu zespół demoniczny demonów niedowiarstwa. Następnie mamy lęk, duch lęku. Następnie duchy kłamliwe, cały zespół duchów kłamliwych. Następnie mamy demona głupoty, mamy też demona chaosu tutaj. Następnie jest tutaj demon morderstwa i cały zespół duchów kłótliwych. Więc mamy takie, oczywiście mogą być też inne rzeczy, jak wiecie, warownie się ze sobą łączą w różnych aspektach, na różnych odcinkach. Natomiast są to tutaj, te demony stanowią jakby tutaj czołówkę demonów zasiedlających warownię ateizmu. Chciałbym, przyjaciele, się pomodlić teraz. Ojcze, ja modlę się teraz i dziękuję Ci za ludzi, którzy słuchają tego wykładu, którzy przyjęli Twoje słowo jako Twoje słowo. Duchu Święty, ja chcę teraz, aby Twoja obecność przenikała każdego z tych ludzi. I abyś Ty, Święty Duchu, był aktywny teraz w nich. Ja chcę, żeby oni teraz rozumieli to słowo i przez to słowo dochodzili do pełni poznania zjawiska. Ja w imieniu Jezusa przeklinam każdą warownię ateizmu w ludziach, którzy słuchali teraz tego. Ty, który przekonujesz świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Dotykaj tych ludzi teraz, potężny, wielki, święty Duchu. Ty, który jesteś mądrością Bożą i przypominasz wszystko, co powiedział Chrystus i uwielbiasz Chrystusa. Dotykaj tych ludzi teraz w imieniu Jezusa. Amen.